Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Ostatnio się bawiliśmy w przerzucanie przedmiotów, w zasadzie... Która jest godzina? Idziemy spać. Dobra, teraz powinno być dobrze. Mamy czwartą rano. Gdzieś zgubiłem mój nóż. Gdzie jest mój nóż? Będziemy musieli poczekać chwilę, niestety. Za ten czas chyba ściąłem jakieś drzewo, z tego co pamiętam. Właśnie. Pozbieramy sobie patyki. Mamy prawie chałupkę. O czwartej nad ranem tutaj chałupę buduję. Świetnie. Doskonały ten młot. Wezmę sobie tam skrzynię. Wrzucę tutaj na górę. Może ten nóż jest na górze? Nie zwróciłem uwagi. Całkiem możliwe, że tak. Chyba nie. Stawianie rzeczy. Nie wiem, czy te rzeczy można na przykład przesunąć postacią, ale widać, że nie, także fajnie. To, co bym zrobił najpierw na bezludnej wyspie, super magazyn wybudował. Dawaj mnie to tam na górę. Tu są kamienie, więc chyba noża nie ma. Jezu, jak to działa. Boże, co się dzieje? Gdzie to poleciało? W sumie patyki można tutaj wrzucać, bo czemu by nie? Tylko boję się, że to się jakoś zlaguje czy coś. Nie bójmy się tych rzeczy. Najwyżej to wybuchnie. Ta gra jest chyba nieobliczalna. Świetny pomysł. Kurde, ja to mam pomysły dobre. Wody brakuje mi. Noża brakuje mi. No nie ma tego noża. Kokosy chciałem rozłupać, zjeść sobie kokosa na śniadanie. A ja na śniadanie szukam noża. Nic, zbudujemy sobie nowy nóż. Pewnie go znajdę za jakiś czas. Nóż jest ważny. Także dajemy to. Później coś będziemy potrzebować jeszcze. Patyka i sznurka. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra, mamy kolejny nóż. I co ja chcę zrobić, to zjeść kokosa. Napiję się. Wody mam dosyć. Kokosa położę na ziemi. Wezmę nóż standardowo. Szaman ze skórą, ze skorupą. No już jest lepiej jeszcze. Jeden kokosanki. Bogata dieta w kokosy. No i mamy odpowiednią ilość tam pożywienia. Łatwo nie ma. Dziwnie się tak przechodzi. I co dalej robimy, to nie wiem. Tam był jakiś wrak, z tego co kojarzę. I tam pewnie jest skrzynia, też mi się wydaje.
Może użyję sobie tej tratwy. To jest pewnie trujące, także nie podchodzę do tego. Na razie sobie wezmę tratwę. Przetargam ją, bo to nie wiadomo, co tam na nas czeka. Wezmę sobie tutaj łopatkę, kurwa. Wiosło wezmę i popłynę do tej łodzi. Chociaż tutaj jest jakiś... Kurde, no to płynę. Tutaj mamy kotwicę. O Boże. Przestraszyłem się. O kurde. Jakieś glicze są. Mam nadzieję, że nie wyleci w kosmos nam tratwa. Przeskoczymy sobie na... Na to... To można chyba wziąć. Nie wiem, jak te beczki wziąć. Przydadzą nam się beczki. Dawać beczkę. Beczkę to ja po prostu mogę sobie wziąć i trzymać ją. O kurde, rekin. Tutaj coś jeszcze mamy. Co to jest? Nie mogę przypłynąć przez to, mogę. Czy to jest zablokowane? Trochę tak. Mamy jakieś... O, jest coś. Mamy rzeczy. Mamy skrzynkę. Żeby mi się powietrze nie skończyło, bo nie chcę umrzeć w tym wraku. Dobra. Prawie to załatwiliśmy. Nie wiem, co z tymi rekinami. Zobaczmy, co mamy w tym. Nie za bardzo dużo. Raczej to nam się przyda do magazynowania rzeczy. Co to? Do czego to służy? O kurde. Teleportacja. Kto by się spodziewał, że można się teleportować w tej grze? Na pewno nie ja. Ale beczkę na przykład mogę sobie tu wrzucić do pontuna. No ale dobra, postaramy się dopłynąć razem z beczką gdzieś. Jakieś fale są, nie podoba mi się to. Boże. Nie wiem, czy ten ponton się psuje, czy co się dzieje. Boże, ona nie umie tym sterować. Tam są rekiny, ja się zaraz popłaczę. Ona nie ma jeszcze głowy. Jak mamy jakiś przedmiot na tej tratwie, to ciężko się pływa. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Spróbuję jakoś tutaj dopłynąć. Dobra, uznajmy to, że to jest sukces. Reszta już mnie interesuje. Później pomyślimy, co dalej. Do niego się nawet nie da podnieść. No już mamy noc. No i co dzisiaj się nam udało, to nic. Beczkę mamy. Pójdę się przespać. Bo ten odcinek to by był za krótki. Nie wiem, czy te drzewa rosną, czy też nie. Ciężko stwierdzić. Ale wiem, że mam kokosy. O kurde! Co?
No to tak, jak za dużo będziemy jedli kokosów, no to będziemy mieli sraky po prostu. O Boże, to było śmieszne. To było po prostu zabawne. Także nie jedzmy za dużo kokosów. Kontener. Dobra, zobaczymy. Może to jest szafka i uda nam się wybudować piękną szafkę. To jest taki regał, że ja bym sobie to położył. Tylko proszę nie mówcie, że wykorzystałem na to wszystko. No, świetna półka. Polecam każdemu. Ja pierdoczę. O, działa. Czyli są takie półki. Działa, no. Fantastycznie. Czy coś tutaj jest fajnego? Spoko, mamy. Czyli można magazynować rzeczy. Super. Jeden szybciej dopłynę, tak. Tam. Jest naprawdę dobry sposób na pływanie. Polecam każdemu. Ta gra to jest tragedia po prostu. Dobra, udało się. Mamy dużo miejsca w ekwipunku. Że to sobie weźmiemy, popłyniemy tam na dół. Są tylko opony. Mamy rekina, ludojada. Serio. Myślałem, że były dwie beczki i są dwie beczki, ale druga beczka odpłynęła już trochę w siną dal. Mamy jedną skrzynię jeszcze, udało nam się zdobyć i rekina ludojada. Ale na rekwina to ja dam sposób. Chyba. Dobra, udało się. Bez paniki. Dobra. Trzeba beczkę zdobyć z powrotem. Ani trochę się tego nie boję. No, chyba, że on nam przedziurawi ten ponton, to będzie większy problem. Ale walka. Cholera. Prawie nam się udało. Dobra. Teraz mi się uda. O, cholera, to jest dobre. Patrzcie na to. Chyba dopłynę, tak? Chociaż nie jestem pewien. Może już jestem na brzegu, a nie wiem o tym? No tak. Proszę bardzo. O kur. O Boże. To nie był mądry pomysł. No tak. Dobra.
Zastanawiam się, bo ten rekin tutaj głupi lata. A, dobra, lata. Właśnie. No, ugryz. Nie oszukujmy się, mocno gryzie, skubany. Chodź. Chodź. Chcesz z łopaty? Dobra, prawie się udało. Walka z fizyką w grze. Płyniemy. Nie, no to jest koszmar. Ja pierdoczę. Że znowu spróbuję tego świetnego pomysłu z beczką, żeby dopłynąć do brzegu. Nie, czy płyniemy, czy nie płyniemy? Świetny pomysł z beczką. Teraz mnie zeżre rekin i będzie koniec gry, słuchajcie. Obracaj tym. Prędzej dopłynę tam na tą wyspę samodzielnie niż tym pontonem. Ja nie wiem, po co jest ten ponton. To naprawdę sterowanie w tej grze to jest jakiś żart. Dobra. Dalej się w to nie chcę bawić. Myślę, że na tym odcinku zaraz zakończymy. Jeszcze te skrzynie zobaczymy, co w nich znajdziemy. No za bardzo tu nie ma przedmiotów ciekawych. No jakieś śmieci, szczerze mówiąc. To lipa. Dobra. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć. Oczywiście polecam zasubskrybować kanał.